Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii Pyknijmy w Metro Last Light. Wita się z wami DJ Palasite i kontynuujemy naszą serię, moi drodzy. Dawno nie było odcinka z racji tego, że mnie nie było w domu, nie miałem kiedy nagrać, ale już jesteśmy z powrotem i kontynuujemy naszą, moi drodzy, przygodę z Artiemem w metrze, w podziemnych terenach naszej kochanej Rosji. No nic, ja sobie przygotowałem kawusie. Da, brat. I możemy lecieć z koksem. Z Kuzniecko mosta ja ушёл. Его совсем красный под себя подмяли. Войну почуяли. Ciekawe, do tego nas prowadzi. Tu jest jakiś pojazd, widzę. Одну гребенку и в лагеря. И вот народ и побежал. Из Кузнецкого, да и с самой красной линии. No, odkrywaj to. Piękne coś. No i my строим. Построили, точнее. Из деталей, что беженцы с моста тащат. No dalej, odkrywaj, odkrywaj. Полюбуйся. Ej, ale ja stoję tu, gdzie ty tam gadasz? Widzisz jakiegoś... Красавица, а? О, my god. Как в такую не влюбиться? Ревха? Ревха? И потрудилась славно. Столько народу вывезла. Только теперь возить уже некого стало. Все либо ушли, либо в лучшем случае... А, чей będziemy mieli wątek z pojazdem. Zajebiście. Залезай. Mam wskakiwać. Dobra, to za moment, okej? Okay? Tylko, bo tutaj pewnie coś może się znajdować. No dobra, już lecę, lecę, lecę. Попробуй завести. Wow. Nie ma to jak odwrócić się od ileś tam set stopni. No 360 powiedzmy, ale okej. Поезжай, Артём. Тут путь не близкий. Лучше времени зря не терять. No dobra, no to jedziemy. Zobaczymy, dokąd dojedziemy. Mamy jakieś nitro też. Klawiszem E możemy wyjść z wagonu. No dobra, ale ciekawe, czy naszych przeciwników będzie można przejechać. Powiedzmy, na razie nie będę się zatrzymywał. Bo nie chcę. Nie widzę na razie takiej potrzeby po prostu. Nic mnie nie atakuje, więc sobie jadę. Bo one i tak ruszają w... do swoich tych... swoich kryjówek. Co, ja mam to otworzyć, rozumiem? Dobra, wyjdziemy. Trochę nam tu ścina. Ile to mamy FPS-ów? 18. Co, nie działa? Chyba od drugiej strony będziemy musieli to, moi drodzy, przejść. Machy nie wezmę. No właśnie, tędy jakimiś drzwiczkami będziemy musieli. No chuj, no świetnie, nie? Uwielbiam takie tereny. Dokąd my dojdziemy? No i trzeba... trzeba się zabezpieczyć. Oż ty, suko. Może pojedynczymi strzałami będę załatwiaj się. Na ciebie chyba działało światło, prawda? Skubańcu. Dobrze, światło też działało na ciebie. I o to chodzi. Dobra, czyli tak, mamy to... No nie, kolejne. Oj, ty suko. Widzę, że latarka na ciebie działa. Ale podejdź.
Mam jakieś ściarki na ciele. To dziwne uczucie, naprawdę. O, to jest suko. Widzę, że... same światło nie pomaga. Ogień. Długo jeszcze tam się będziesz kampić. Powiem wam, że dźwięki są straszne. Okej, przeszliśmy tam ten teren jakimś cudem. Nie wiem jak, ale okej. Teraz tak, możemy korzystać z AK albo z tej strzelby. No strzelba jest lepsza, bo ona ściąga w sumie na raz, więc... Okej, tu jest chyba cały... O, będziemy musieli pompować. No, to sam napompuję. Okej. Działa? Działa! Czyli wracamy. Wszystko załatwione chyba. Żaden... dziwny stwór mi nie wyjdzie? Suka, odejdź. Gin, gin, szmato, gin, światłem cię zjem. Bardzo dobrze. Tu można sobie zapalić światełko. No tutaj mieliśmy dojść, tak w ogóle. Okej, a czy tutaj możemy przejść? Nie, tam nic nie ma. Dobra. Okej, znowu spadek FPS-ów, ale tym razem już brama powinna ruszyć. No to mi zara te FPS-y, to wszystko. Dobra, napompujmy sobie. O! Musimy maskę założyć. Bo nie przejedziemy. No to ja w takim razie. Dokąd jedziemy? W lewo, czyli tak jak powinniśmy. Zajebiście. No to naprzód! Zwierzyna! Wiecie, jesteśmy na zewnątrz, tutaj zresztą widać te dziury w całym tunelu. No nie, kolejny stop. A, musimy chyba to przesunąć. No to ci ciekawa akcja jest. Co tu pisze? Dotrzeć do... użyj wagona, aby zepchnąć pociąg z drogi. O Jezu! Shit! Ku, apteczka. Szybko. Kurwa, dobrze, że pamiętałem chociaż przycisk. Jezus Maria! Ostatni raz bawię się w coś takiego. No do mnie, suki. Dobra, przetrzyjmy tą maskę z tej... Co to było? Ja chcę stąd wyjść, ja chcę zobaczyć, co było na tym terenie. Tu może być coś przydatnego, ludzie. Tylko nie wiem co, ale... ja lubię taki teren. Widzicie tego ducha? Wow, straszny teren. Straszny teren, naprawdę. A są noże do rzucania. Więc sobie uzupełnimy zapasy. Kurwa, przestańcie mnie straszyć. Nie, dobra, bo Artiem się tu źle czuje. I ja też. Już wychodzimy, Artiem, spokojnie. Dobra, zawijamy stąd.
teren straszny. Jedziemy z tym pociągiem. Wezmę, przygotuję sobie może AK. AK o wiele bezpieczniejsze. No. Przeładujemy sobie magazynek i od razu jest spokojniej. Tam znowu było jakieś zejście, wejście, ale na razie nie chcę mieć z tym do czynienia, bo te małe gnoje tu przychodzą. Gdzie ty jesteś? One całkiem szybko wchodzą i przesuwają się, znaczy zmieniają te pozycje, wiecie? To jest denerwujące. Tu się nie da na przykład... nie da się oszczędzać amunicji. A, okej, pociąg rozwalił. Musimy zmienić filtr, bo nam się kończy. Dobra, wio. Co to, nie przepchniemy tego? Nie gadajcie. No bez jajec. A, musimy chyba zwrotnicę przesunąć. Poziom naszej baterii jest dosyć niski. Przepompujemy to. No co my tu musimy zrobić? No prowadzi nas do tego, ale co ja mam z tym zrobić tutaj dokładnie? Nie wiem dokąd. No bo co, tędy nie przejdziemy. Dobra, apteczek nie, apteczek nie chcemy. Tutaj nigdzie nie wejdziemy. Ja się cofnę, wiecie? Tutaj do tego wejścia, może chodzi o to, co ja tutaj właśnie nie chciałem iść. Co chcesz? No. I proszę być grzecznym. No, pięknie wyglądacie, naprawdę. Ten teren bez powodu tutaj nie został stworzony. Ale ja bez powodu tutaj też pewnie nie przyszedłem. Czego wy tu chcecie? Co, za mało szczęścia w domu macie? Chociaż przynajmniej amunicja. Mamy nową notatkę i nowych przeciwników. Super, coś tu było. Jakieś lotki? No, że... co to jest? A, to się coś z nich zbiera. Och, jak przyjemnie. To córeka member. Nie no, my tutaj nic nie będziemy zmieniali, to zostaje. No i co, i to tyle? Dotąd mieliśmy przejść? Kurde. Zaraz, gdzie my mamy iść? Mamy iść do przodu. O ty suko. Kurwa. Skoczne są te bydlaki. Przeszkadza mi to bardzo. No nie, mamy stąd wyjść. No i nie cieszę się zbytnio, bo mi się kończy ammo. Ja bym wolał przejść jednak dalej.
naszym etapem podróży. Sądzę, że coś z tym jest związane, ale nie mam bladego pojęcia co. Może mamy wsiąść i przejechać? Tu coś jest, to się świeci, ale... Cicho. O, widzicie? Teraz było z E. O, jest, zmienione. Teraz chyba pojedziemy prosto. Tak miało być. Dobra. No, jedź, 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 jedź. Dobrze, rozwalimy to coś. Okej, i o to nam chodziło. Coś leży? Nie. Silnik jest trochę... Powiem wam... No może być, ale... Rewelki to nie robi. Okej, przyspieszamy... Dosyć mocno. I chyba... To się dobrze nie skończy. Przewidujący DJ! Brawo, Artiem, masz ciężką nogę. Bandyci. Oddział Pawła zmierza ku no dobra. Znanej też jako Wenecja. Ma nade mną kilka godzin przewagi i porusza się często uczęszczanymi tunelami, ale go dogonię. Muszę go dogonić. Dobra. W takim razie, moi drodzy, to by było na tyle. Ja was już zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka facebook.com/DJPalaside and thumbs up. Kliknijcie w ref linka na dole albo zarejestrujcie się, jeżeli możecie. To będzie bardzo fajne. To leży maska. Ale to tyle. Się na niej kończy. Tak więc cóż, komentował DJ Palaside, trzymajcie się ciepło, cześć, do następnego odcinka. Hej!